Siemano, skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Na GoPro muszę filmiki pousuwać, więc nagrywam wam z telefonu. No dzisiaj już przenosiny z odwozu zboża jadę wałować. Mam do zwałowania kilka pól po zasianym poplonie Amazonem, więc jadę z powrotem zarzucić wały do 215. Biorę się za wałowanie, później zrobię miejsce na karcie, więc wam już coś normalnie nagram z głowy. Mamy dzisiaj niedzielę. Nie wiem, który września, czwarty chyba. Albo trzeci. Także co, do zobaczenia z pola. Z odwozu zostałem oddelegowany do wałowania. Przyjechałem z gospodarstwa jednego na to, żeby zaczepić wały. Wały były na polu. I wałuję po zasianym poplonie. Poplon został zasiany Amazonem, siewnikiem. Te pola ja miałem wcześniej siać samymi wałami z tym rozsiewaczem z przodu. Tylko po uprawie talerzówką, ale z racji, że padało i nie dało się wałować, to zasieli to Amazonem, a ja to teraz tylko przywałowuję. Mam sporo hektarów do przywałowania na tym gospodarstwie, kilka pól. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, ile hektarów, ale oprócz tego mam na pewno jeszcze 1, 2, 3, 4, jakieś 5 kawałków, więc to na kilka godzin zabawy będzie. Na razie nie ma orki, trzeba zamówić części do pługa. To zabezpieczenie ścięte i dodatkowo to gniazdo, w którym to zabezpieczenie było osadzone, gdyż tam też się odłamał element jeden właśnie tego. Moim zdaniem to można byłoby pospawać, ale tutaj stwierdzili, że lepiej to zamówić. Cóż, ja nie będę oponował. Jak chcą zamawiać, a cały element trzymający jeden korpus zamówić. Dzisiaj jest niedziela, w poniedziałek jak to zamówił, zobaczymy na kiedy to przyjdzie. Ale ja tego wałowania mam też trochę, więc na brak zajęcia raczej narzekał nie będę. I działamy z wałowania. Fajny dzionek, słoneczko świeci. Cholera jasna, zostawiłem okulary przeciwsłoneczne w tamtym traktorze, co wczoraj jeździłem. To jest najgorsze przesiadanie się z jednego ciągnika do drugiego, ja zawsze coś zostawię. Chociaż staram się milion razy sprawdzać, a mimo wszystko nie zawsze mi się udaje. Godzina 10:44. Ten kawałek to jest pierwszy, który dzisiaj zacząłem. No i widzicie, już mam prawie 10 hektarów uwałowane. Co byłoby to nie do pomyślenia w pługu, nie? W takim krótkim czasie, prawie cały dzień orki, żeby tyle. Co się robi tymi wałami, taka różnica, no ale całkowicie inna maszyna. Nie ma w ogóle podstaw do porównywania. Piękne mamy wrześniowe popołudnie, kurczę, cieplutko na dworze. Wilgoć w ziemi jest, wałuje się świetnie, piękna niedziela. W takich odstępstwach to zasiany jest tym Amazonem. Kurwa, nie pociuny, między jedną relicą a drugą. Coś około 20 kg na hektar tego poplonu. Wiecie, poplon to poplon, nie jest aż tak istotny. Wyszedłem trochę nogi rozprostować, od razu się można przejść, zobaczyć, czy wszystko w porządku, czy żaden piersi nie pyknięty. Tu się właśnie w wałach najczęstsze usterki takie, że jak się uderzy kamień, gdzieś właśnie te pierścienie lubią pękać, ale nie wiem, w tych wałach jeszcze się nie zdarzyło, żeby mi cokolwiek pękło. Łożyska się nie grzeją, są ciepłe, ale nie gorące. To jest różnica względem tego starego zestawu, że ten ma właśnie tutaj te dodatkowe siłowniki, które działają jako amortyzacja, kiedy się uderzy w coś, jakiś kamień czy coś tak dalej. One się tutaj poddają. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda tutaj. Tutaj są akumulatory właśnie za to odpowiedzialne. Te dwa, czy tylko jeden? Dwa. Albo z tej, albo z tamtej strony. Tutaj widzicie jeden wskaźnik. Tutaj trzeba zbudować ciśnienie, żeby było w zakresie pomiędzy 70 a 90 bar w zielonej wskazówce. To ciśnienie się buduje tym właśnie oto przewodem oznaczony kolorem niebieskim. Jak się zbuduje? Ten przewód można odłączyć, tak jak jest właśnie tutaj odłączony, i tutaj więcej w to nie ingerujemy. I to jest optymalne ciśnienie, tak jak mi pan serdeczny
z serwisu wytłumaczył, że tego się nie czepiać i to ma być, to to jest różnica względem tego starego zestawu. No i te są cięższe, mają większe koła, to już wam zresztą też mówiłem. Dodatkowe łożyska podporowe na środku, dwa. No co, wszystko wygląda tak jak trzeba. Nic się nie dzieje. Ostatnio były smarowane, przed następnym wałowaniem jutro rano trzeba będzie też je przesmarować. Te tutaj wszystkie ruchome elementy, przyguby i tak dalej, co 8 godzin roboczych. Łożyska co godzin 50. Ja to tak smaruję raz na dwa dni. Te przyguby i te łożyska. A tutaj się nie grzeje i te łożyska. Co te 50 godzin mniej więcej. Nie używam tych zagarniaczy tutaj, bo jest zasiane. Siewnikiem to nie ma sensu, jak rozpylam z przodu tym rozsiewaczem, to wtedy tak. Trzeba uważać z tymi zagarniaczami, żeby nie cofać z wałami. Ja mam tak, że zawsze na poprzeczkach, jak robię pierwsze przyjazdy, to sobie to cofuję, żeby to dowałowywać dobrze na narożnikach. Oni tak nie robią, oni tutaj na ile się da zawrócić. A jak tam coś zostanie, to zostanie. A ja robię po swojemu, nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej. Co też jeszcze te wały mają do siebie? Trzeba uważać bardzo. Łatwo zaczepić kołem właśnie o zaczep. Zwłaszcza na uwrocie, jak nie wolno zbyt wcześnie włączać nawigacji, bo wtedy ciągnik potrafi agresywnie skręcić i takie sytuacje się dzieją. Nie wiem, czy to mi się zdarzyło, czy temu koledzy to wołował. Mi się też to zdarzało z tamtej strony. Raz zaczepiłem. To na to trzeba uważać. I tak to w skrócie wygląda. No jakiś spacer by poszedł, a nie tylko w tym ciągniku. Jeszcze mam sporo wałowania na tym gospodarstwie, chyba ze 4 kawałki mi zostały. Tak mi się wydaje mniej więcej, bo kojarzę te pola, wałowałem je tutaj. To była wiosną tego roku, czy jesienią zeszłego? Wiosną tego roku, bo tutaj uprawy to akurat po pszenicy jarej jest zasiany ten poplon. Dobrze mówię? Chyba tak. Czy zimowy? Nie, to była pszenica o zima, przepraszam. To była pszenica o zima. No i dobra, trzeba jechać dalej, nogi rozprostowane. No dzisiaj jak mi tam, czy tam nawet wczoraj jak z szefem rozmawiałem, mówi: no tam pojedziesz skończyć wałować tu na tym jednym gospodarstwie, potem zaczepisz ten rozsiewacz do poplonów i później elegancko się przeniesiesz na drugie gospodarstwo i tam będziesz wałował. Myślę, spoko, do tego wałowania dużo nie zostało, bo jak ja orałem, to drugi ziomek wałował tym drugim 6215, tym naszym starym. No i spoko, no ale kurczę, jak przyjechałem dzisiaj tutaj na to wałowanie, to ja nie wiem, czy ja to dzisiaj w ogóle skończę. Jest godzina... Która jest godzina? Jest prawie godzina 19, ja teraz zaczynam kolejny kawałek, chyba największy z tych wszystkich. Kawałek, na którym mam chyba z 5 drzew, jakiś kurwa pas i zieleni na środku, jakaś wyspa. Teraz właśnie zacząłem sobie to obwałowywać wokół, jak już później znać nacisnąć, żeby się tym nie przejmować. Także tutaj marzenia szef miał naprawdę ambitne. Chyba, że ja coś źle zrozumiałem, bo i tak się może zdarzyć. Kawał pola, ja to wałowałem w tym roku na wiosnę. Więc to jest dziwne, bo skoro ja to wałowałem na wiosnę, to chyba wałowałem to po pszenicach jarej. A skoro teraz wałuję poplony, to znaczy, że poplony są zasiane też na siewy i jary. Z jara po jary? To wskazywało. Właśnie teraz słońce w oczy. Myślę, że nie wiatr. Fajny dzionek, tak gorąco dzisiaj. Słoneczko świeci. Już sporo hektarów się udało ciachnąć. Już z prędkością nie mogę czasami za bardzo poszaleć. Maksymalnie z jaką prędkością wałuję, to jest 11 na godzinę. Z racji, że po talerzówce i po tym Amazonie trochę traktor podskakuje. 73 hektary na ten moment. 7, prawie 8 godzin pracy. Wydajność chwilowa 10 hektarów na godzinę. Średnia 8 hektarów na godzinę. Zużyte 171 litrów ropy na ten moment.
wydajność na hektar 2,2 chwilowe, 2,3 średnie. Tak to wygląda. A ciekawe, tak jak w Polsce, no w moich rejonach, gdzie ja jestem, na Lubelszczyźnie, no rzadko się zdarza, żeby ktoś wołował. Ja mam takie rozkminy, a jakby taką usługę prowadzić i tylko po prostu wołować usługowo, jak niektórzy na przykład wołują, znaczy jak niektórzy sieją strykwilem usługowo, albo mają agregat bezrokowy, też robią usługę. Wiecie o co chodzi, ciekawe czy coś takiego by się przyjął. Tak jak jakieś kurcze kombajny zbożowe, czy też teraz popularne mastery do fasoli. Czy taką usługę miał operację typ? No tutaj ten co to talerzował, to się nie spisał. Przy miedzy pozostawiane takie po pół metra pasy. A ja się spuszczam za każdym razem jak robię wszystko, żeby było idealnie. Znaczy wczoraj spuszczałem przy tej orce, bo nie wiem czy wam mówię, jakiś ten korpus ostatnio opierdolił. To już był ostatni przejazd na ostatnim polu orany wczoraj na poprzeczce. I tak ładnie chciałem odebrać i przepieprzyłem w kamień. Taki wielki, dlatego to się... Dlatego to się postanowiło urwać. A ja tutaj głaszczę za każdym razem, to było idealne. To tak jak ostatnio orałem na tym pierwszym kawałku, takie drzewo było na środku, no to jak ja oborałem dookoła drzewa, zresztą widzieliście na filmiku. Jak najbliżej tam zostało 10 cm wokół drzewa, a później szef się mnie pyta, nie szef, menadżer się mnie pyta, no jak, już doszedłeś do tego drzewa na tym polu? Ja powiem, już tak, już oborałem. Kurczę, bo ja ci miałem powiedzieć, żebyś tak zostawił wokół, tak na jak jest rozpiętość gałęzi, żeby tyle wyorywać. Ja mówię, no to sorry, ja tak nie zrobiłem, mówię, wyorałem po polsku, pod samo drzewo. Mówię, no to dobra, to trudno, to do następnych drzewach już pamiętaj, żeby tak robić. Ja mówię, okej. Elegancko pierdzielonej, można i dalej dookoła prowadzić odjazd. Dzisiaj teoretycznie powinni chłopaki kończyć z żniwa zbożowej. Mieli się na to gospodarstwo przenosić i kosić łubin. Łubin jest tutaj na polach, ale ja ich na razie tutaj nie widzę. Albo koszą łubin gdzie indziej, albo jeszcze z pszenicy nie skończyli. Na dzisiaj 50 hektarów było jeszcze do skoszenia, więc dwie maszyny to raczej na pół dnia roboty. Ale nie mam żadnych informacji, nikt się do mnie nie dzwonił. Nie wiem nic. Tyle wiem, że nic nie wiem. Kurczę, no to pole to mi się zajdzie z 2-3 godziny, a jest o... Tak, jak wam mówiłem, 19. Ciekawie. Te pole na wiosnę pałowałem, to by było jesienią, czyli to poprzednie zmiary. Co ciekawe, ta pszenica, którą wczoraj kosiliśmy, to była ozima, a nie jara. To nie wiem, dlaczego ozima została, a jara została skoszona. Bo tego nie dopytałem. O, tutaj w linii. Jakby było mało drzew jeszcze. Dwa słupy na polu. Na razie nie można narzekać.
zdjąć, żeby słupa nie zdjąć, żeby na wiosce ludzie w niedzielę światło mieli. W zeszłym roku wam opowiadałem, że ziomek, który razem ze mną wałował, to przypieprzył w słupa, ściął w słupa. Gdzieś tam się zagarnął. Zdarzają się takie sytuacje. Kolony elegancko. Czego klniesz, chamie? Dlaczego ty się nie potrafisz wysłowić jak kulturalny człowiek, tylko rzucasz tymi przysłowiowymi kurwami? Wstyd? Wybacz, już postaram się więcej. Już nie będę to przeklinał, bo to tak nie, się nie godzi. Teraz na jakiś czas to ja rozumiem, ale na zbyt często. Nieładnie wstyd. I tak to wygląda. Objeżdżam to dookoła. Nie ma co gadać, bez sensu. A no i dobra, przed chwilą menadżer zadzwonił, żeby się zawijać z pola. Godzina 21.20. Jakoś wcześniej zapomniałem, że wam cokolwiek nagrać. Zagadałem się przez telefon tutaj. Rozmawiałem z moim serdecznym przyjacielem z Polski, bo on, rozumiecie, przy weekendzie się opierdala. Ja, widzicie, jestem przykładem pracującego człowieka, ale widać, nie wszyscy w naszym narodzie są tacy pracowici. No ale cóż, nie jestem w stanie na to poradzić, także Piotrek, jak będziesz ten filmik oglądał, weź się kurwa do roboty, chłopie, bo to tak być nie może. No i co, ja kończę na dzisiaj, kochani. Zjeżdżam na bazę, 95 hektarów mam zwałowane i zobaczymy, co przyniesie jutro. Jutro pewnie będę dalej wałował i się pewnie z tym wami podzielę, więc nie ma co pierdzielić. Tylko drzwi otworzyłem w ciągniku na 10 sekund, na 10, na 5 mi się napchało jakiś muszek, chuj wie czego. Ale nic na to nie poradzę, może nie mnie nie wpierdolą. Także miłego dnia i do zobaczyska. Na razie, cześć. No lepszy widok was dzisiaj nie spotka, jak znaczek John Deere'a. Dzień dobry, kolejnego dnia z akcji wałowanie. Ja już jestem właśnie po tankowaniu w John Deere'a. Weszło 265 litrów do zbiornika. I co najlepsze, praktycznie tyle samo komputer pokazał zużycia. Pokażę wam coś. Bo tutaj chłopaki zaczęli wczoraj łubin, skończyli pszenicę i zaczęli łubin. Tutaj na tym gospodarstwie będzie przechowywany cały łubin ze wszystkich gospodarstw. Ale jest tak wilgotny, może nie sam z siebie, ale ma bardzo dużo zielenizny, że wilgotność wynosi 24%, gdzie powinna wynosić 14%. I jest przesuszany dwukrotnie. Dlatego wysypują tutaj to na kupę przed halą. Tutaj jest syp, do którego wcofuje się z przyczepami. Na dole jest elewator. On to wciąga i idzie na suszarnię. Tutaj jest kolega, który to ogarnia, a chłopaki mu to będą przywozili ze wszystkich gospodarstw. No łubin to nie pszenica, nie sypie tak intensywnie, więc wyrabiają się jakoś z odwozami. Jak wszystko dobrze pójdzie, to dobre 5 dni powinniśmy być po żniwach. Ja wracam do wałowania, jadę dokończyć tamten kawałek. Przed tym jeszcze troszeczkę sobie ciągnik przedmucham. Tu spróbuję wydmuchać z tyłu tą słomę i to błoto. Ziemię to jeszcze zostało z orki, ale żeby się tutaj nic z tyłu nie grzało, można to ogarnąć. Pojadę na pole, przesmaruję sobie wały szybko i będę brał się do roboty. Nie wiem tak naprawdę, ile mi tych hektarów tutaj zostało na tym gospodarstwie. Dokończyć ten duży kawałek, który wczoraj widzieliście, który wałowałem na końcu. Przenieść się na taki jeden mniejszy, potem tutaj przyjechać w okolicy tego gospodarstwa, bo te pola są jakieś 10 minut drogi stąd. Przeniosę się tutaj. Jeszcze jedno pole mam tutaj do zwałowania z 5-7 hektarów i to teoretycznie będzie koniec. I jak to zakończę, przenoszę się do nas na to główne gospodarstwo. O ile nie zmienią się plany, bo sami wiecie, jak to jest z planami, że mają to do siebie, że ulegają zmianie. Także ja sobie dokończę ogarnianie tego ciągnika, pojadę na pole, zacznę smarować wały i zapewne tam się będziemy widzieli, więc do zobaczyska. No i dobra, traktor przedmuchany, filtry i tak dalej, przygotowany, tam widzicie, opryskiwacz stoi umyty, niedługo będzie wzmożone użytkowanie jego przed siewami.
A ja już jadę powoli na pole, tak jak wam mówiłem, zarzucę wały. Wyciągnika przesmaruję i zacznę wołować. Piękny dzień się zapowiada kolejny. Ja lubię tą porę roku, taka przerwa, takie przejście. Się zapultałem pomiędzy latem a jesienią. Poranki jeszcze takie chłodne, zrosą z mgłą, a później robi się cieplutko, tak jak dzisiaj. Ładną pogodę nadają na najbliższe kilkanaście dni, więc uda się to wszystko z robotą podgonić. Jadę do końca tam te dwa pola. Potem przyjeżdżam właśnie tutaj, to pole naprzeciw, które teraz będziecie widzieli, które widzicie tutaj. To przyjadę je przewałować i zobaczymy, co się będzie działo później. No i dobra. Dobra, teraz kurwa pierdoli mi, jak wywiad udziela. No i dobra, wały podpięte, możemy sobie wrzucić przewody. Hydrauliczne. I teraz tak, światły. Na razie sobie zostawimy po kolei. Trójka pojedyncza. Czwórka to stopa. Zamknij zawór. Drugi od stopy. O! A, światło. No i teraz mamy spięte. Dobra, mogę na razie zgasić. I biorę się za przesmarowanie. Już jestem na kolejnym polu, zaczynam je sobie. To jest taki śmieszny kawałek, nieduży. O ciekawym kształcie. Po lewo możecie zobaczyć naszego John Deere'a z przyczepą. A nie, naszego John Deere'a z headerem, przepraszam, pociągnął header. Ponieważ chłopaki się przenoszą na to gospodarstwo teraz, aby kosić łubin. My tutaj z tej okolicy, gdzie ja to wczoraj wszystko wałowałem, tam dalej są pola. Ja też na wiosnę to wałowałem właśnie po tym zasianym łubinie. Chłopaki cisną, rozdzielili się. Jeden kombajn przyjechał na jedno gospodarstwo tutaj, a drugi pojechał na to skrajne. To najnowsze u nas. I został tutaj ten kawałek do zwołowania w tym miejscu, potem się przenoszę tam pod halę, pod bazę, to co wam pokazywałem, pole, które zostało. Nie wiem, później zadzwonię do Mata, menadżera. To mi powie, jaki jest rozkład jazdy. Jazda z kurwami! O! Muszę się przyznać wam do tego, że uległem dzisiaj chwili słabości i kupiłem sobie paczkę chipsów, którą już prawie całą wpierdoliłem, a to taka duża paczka. Jest mi z tym źle. Ale ludzie mają to do siebie, że pokusom ulegają. I niestety. Zamiast jeść kanapki, znowu będę kanapki wyrzucał, bo zrobiłem ostatnio, jakoś nie mam w ogóle apetytu do takiego jedzenia treściwego, a takie gówno, widzicie, mogę jeść.
w angielskim sklepie, ale czytosy. Przepraszam za ciemkanie. Czytosy z polską etykietą. Polacy są wszędzie, kurwa. Jest multum polskich sklepów w Anglii. W mniejszych, większych miastach tak naprawdę wszystkie produkty z Polski można kupić tutaj. Przecież dawno w polskim sklepie nie byłem. Zawsze jeździliśmy do polskiego sklepu z ekipą tam na tej naszej poprzedniej farmie z Chmielem. A tutaj jak pracuję, to jeszcze w sklepie polskim nie byłem. To jest ten duży kawałek, na którym byłem uprzednio. Nie mam zapisanych ścieżek na tym polu. Nie wiem dlaczego. Więc będę sobie musiał wyznaczyć ścieżkę. Tutaj się złapiemy mniej więcej. Jakie to proste. Jeszcze muszę sobie tylko zmienić zapis nawigacji. Jak robię sobie dwa przejazdy wokół pola, to ustawiam manualne ustawienie, manualne uruchomienie zapisu pracy. A jak już sobie objadę dwa razy dookoła, to sobie wtedy zaznaczam, że będzie mi zapisywał hektary. W momencie, gdy... Muszę się zatrzymać. Chyba. W momencie, gdy będę używał nawigacji. Dobra, więc wróćmy tutaj. Tak, to... 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 Tak, teraz możemy zapisać. Myk. O! Widzicie, jakie to wszystko proste? No, to mały kawałek, z pół godziny powinienem to przewołować i przenoszę się tam. No i dobra, ja się ewakuuję z ostatniego pola i tutaj z tego miejsca. Jadę tam pod to gospodarstwo. Taki ciekawy wyjazd będzie zaraz. Taką małą wioskę. Bo zawsze samochody stawiają na chodnikach, ciężko jest się zmieścić. No zobaczymy, może dzisiaj się uda. Klasem będę przyjechał, to ja z wałami pewnie jakoś przyjadę. No i dostałem tych samochodów sporo, ale jakoś się przejdzie. Za ciągnikiem. Dobra, daje teraz słońce, także w prawym lusterku nie widzę kompletnie nic. Więc bardziej intuicyjnie. Ja przechodzę wszystko elegancko. Wąskie angielskie dróżki. Chłopaki będą
będą dzisiaj wozić. Lubin. Znaczy fajna Porsche stało, bo sterel nie widać. Przy mnie pogodzie ktoś zabrał na przejazd. Brawo, nic. Brawo, nic nie widzę. Tutaj gość ma dwa Mercedesy. Jednego jakaś kupeta, drugiego C55 AMG. Fajny stary Mercedes z V8, 5,5-litrową pod maską. Mają coś te samochody w sobie. Kocioł tutaj wczoraj po lewo bałowałem te kawałki. Teraz się znaleźć, się piękna pogoda robić. Ja to ciężarówki po prostu. Po sąsiedzku jeszcze jakaś pszenica stoi u sąsiada. Tam w oddali stoi klasa. Już tam kilka dni stoi Lexion 700 coś, nie wiem, 750 z tych starszych. Ciężko jest mi ocenić tutaj ta pszeniczka. To zaraz wam pokażę, co stoi tutaj z przodu. On już tu kilka dni stoi, 760. Nie wiem, ślepy jestem, nie widzę. A tu z kolei case jakiś, ale case widzę ruszył i case będzie tu pszenicę kosił. O. Myślałem, że on tutaj na postoju, jednak nie. Macie jednego case'a traktor z wózkiem i kombajn będzie się brał za tą pszenicę. Bliżej podjadę może. Może się żadna zaraza z case'a na John Deere'a nie rzuci. Żartuję oczywiście. Oj, ponasiewali te kurwa, żeby było nic nie widać. No nie pokażę wam, a nie będę na Jana się tam wpierdzialo pokazywał. Widzę tyle, że stoi ta pszenica. No jak tam dobrze zapłacą, to mogę po godzinach wziąć Lexiona w pasień do ciachnąć. Jaki mi to chuj? Aby dobrze płacili. Mi ja już pół zwałowałem, jeszcze właśnie teraz co drugie przejazdy. Kontynuacja na tym kawałku. Dochodzi godzina 13. Mi się jakoś, kurczę, spać zachciało. Piję kawę. Mi się... no mi kawa działa odwrotnie, bo ja piję kawę i zaraz po tym chce mi się spać. Nie wiem, o co chodzi, czy mam jakieś wyrzuty cukru? Trzeba może sobie zrobić krzywą, zobaczyć. Czy tam coś jest nie halo, bo to chyba trochę dziwne, że po kawie się spać, to nie? Czekaj, ja po prostu jakiś inny jestem. No dobra. Piękna pogoda, słoneczko świeci. Nad wodę by pojechało, nie? Kurwa, w tym ciągniku tylko.